Witam wszystkich widokiem z mojego okna. U mnie ranek. Troszeczkę się zrobiło zimno. Jakieś 13 stopni rano mamy. No ale taki widok budzi mnie rano. I witam je rano w Chinach. No, żebym to zobaczył, to musiałbym się nieźle wygiąć. Więc nie oszukujmy, widok mamy taki. Wylądowaliśmy na kempingu. Takie mają kempingi, nie? Zbiorą się w mieście w jakiejś, na jakiejś trawie i otwierają coś, ale kemping. Oczywiście ten kemping to jest na zasadzie takiej, że 5-6 godzin, rozłożą te małe namiociki, 5-6 godzin i się zwijają, nie? I jak to zwykle, rozbicie namiotu, wejście do środka i jedzenie. I musi zacząć się jedzenie. Tak? Tak? Haczy. Ale nie powiem, żeby było tutaj za cicho. No tak to wygląda, no. Tak, wiem. Wszędzie butelki i papierki. Mimo, że sprzątają, no niestety Chińczycy, Azjaci tacy są, no. Gdzie zje, tam rzuci, nie? Ale tak się już zmieniło, słuchajcie. Jest naprawdę... dużo się zmieniło. Zmieniło się 80%, także jeszcze trochę i będzie ok. No dobra, idę zapalić sobie. Chociaż tu pewnie można palić wszędzie. No i tak spędzimy dzisiejsze... O, tam któryś poszedł. Spędzimy sobie dzisiejsze popołudnie. Dziewczyny się bawią. Zaraz przerzucimy na nie. Hello. Hello. I mam kawkę. Ta miła pani mi kawkę załatwiła. Elegancką. Siesie. Dziewczyny zjadły żołabki. Tego jeszcze nie ruszyły. Tam jakieś owoce. I już szykują stół do jedzenia. Nie wiem, czy słychać, ale w Chinach to jest normalne, tak? Mają porozkładane namioty koło siebie, ale oczywiście ktoś się rozstawił met i muzyka na pełen głos. No, takie normalne chińskie, nie? U nas w Polsce by zaraz była jazda. A tutaj normalne. Ać, bo tutaj nikt nie śpi w namiotach. Namioty są tylko po to porozkładane, żeby było trochę cienia. Żeby można było wejść do środka i mieć troszkę cienia, tak? Te duże namioty się wynajmuje. Wynajęcie takiego dużego namiotu plus, tak jak tu macie, stół, tak? Plus miejsce 100 RMB. Czyli jakieś 60 zł. Drogo. Ale musimy wziąć pod uwagę, że mają ruch tutaj tylko i wyłącznie w weekendy, tak? Czyli sobota i niedziela. Więc to, co zarobią w sobotę i niedzielę, musi im wystarczyć na jakiś dłuższy czas. Nie będzie zwracała uwagi, że balony lecą nam na jedzenie, no bo przecież jak już można byłoby pomyśleć, kurde, o tym. Trochę skomplikowane. Hello. Hello.
你要喝东西喝水，我劝你。Nie wiem, ja osobiście nie lubię takiego spędzania czasu. To znaczy, lubię takie spędzanie czasu, ale powiem szczerze, że lubię w Polsce. Ewentualnie Filipiny, ewentualnie inne miejsca. Dla mnie troszeczkę to jest sztuczne tutaj. Wiecie, to taka namiastka, nie? Namiastka jakiegoś odpoczynku, namiastka jakiejś tam przyrody. Ale wszystko tak strasznie. Nie wiem jak to określić. Czy tutaj mamy jakąś informację, że tu żyją jakieś żaby. No gdzieś żyją. Dobra, no nie będę ich szukał przecież. Nie wiem, czy oni to w ogóle czytają. A! Okej. Okay. Mamy wieczorami śpiew. No i coś wam chcę pokazać, zobaczcie, co mi się podoba w Chinach. Widzicie ten tutaj coś, to takie, to coś, co ma, nie wiem, z 10 cm wody, nie? Zobaczcie, co tu wisi. Jakby się który topił, nie? No, tu mamy takie miejsce. Kultu, miejsce do pomodlenia się, Budda. A tu mamy jakąś budowę. Tu chyba będą regulować rzekę. Nie będę się wypowiadał, bo nie wiem. Dzikie banany. Banany to jak chwasty tutaj, nie? Wszędzie rosną. Może bardziej powinienem powiedzieć bananowce, bo... Banan to owoc, tak? Zobaczcie, tam w głębi już mamy kwiat. Nie wiem, czy będzie widać. Kwiat i małe banany u góry. Pamiętam, jak byłem mały, to sobie tak myślałem, o, będę jeździł gdzieś, pojadę do Afryki, pojadę tu, pojadę tam. O, widzicie? Będę się żywił bananami, kokosami. To nie liczcie, że tak sobie tu przyjedziecie i będziecie banany jeść, nie? One tam gdzieś rosną, bo rosną, ale... Ale banany się kupuje w sklepie. Okej. Okay. W takich czymś, co nawet strumykiem się nie da nazwać, są ryby. Te ryby są wszędzie. Ryby się wszędzie tu mnożą.
Ja to lubię tak przejechać tutaj, popatrzeć, obejrzeć. Ale siedzieć w jednym miejscu z całą gromadą, to jakoś nie w moim stylu. Dotarło jedzenie. Zobaczymy, co tam dziewczyny zamówiły. Wszędzie jedzenie. Fajnie. Co dzisiaj mamy? O, jajko, ryż. Dobra, niech pootwierają. Okej, dęsia. Polatamy sobie troszeczkę, a ponieważ dron nie ma dźwięku, to może troszeczkę informacji podam. Niestety przez ostatnie 3 dni byłem uziemiony zupełnie, bo moja córka dostała bardzo wysokie gorączki, 39,9, i no jakby nie było czasu na inne tematy. Jest wszystko ok, to była 3 dniówka, także już jest ok. Dzisiaj mieliśmy ten właśnie pierwszy dzień takiego wyjazdu. Na szczęście to była niedziela, więc mogliśmy sobie na taki biwak niedaleko zamieszkania wyjechać. Pamiętam o wszystkich pytaniach, które mi zadajecie, i staram się zbierać na to materiały. Natomiast do momentu, kiedy nie zbiorę materiałów odnośnie samochodów i nie zrobię prezentacji nowych samochodów, będę oczywiście wklejał moje jakieś tam codzienne filmiki, tak? Znaczy one nie będą codziennie, bo codziennie nie dam rady, ale będę się starał raz na 2-3 dni coś krótkiego wrzucić. Dziękuję wszystkim za subskrypcję. Dziękuję bardzo wszystkim za to, że zadajecie pytania, bo to oznacza, że to Was interesuje. Ja pamiętam naprawdę o kwestiach samochodowych. Natomiast ten kanał nie będzie czysto samochodowy, więc bo no nie dam rady. On będzie raczej taki na zasadzie różnych rzeczy. Także dziękuję jeszcze raz pięknie za komentarze, za łapki w górę, dziękuję pięknie za subskrypcję, bo widzę, że ci, co wchodzą, to nie odchodzą, czyli jakieś tam treści Was interesują. Na pewno zrobię wyjazdy poza miasto. Na pewno zrobię wyjazdy jeszcze na starsze dzielnice Shenzhen. I na pewno zrobię wyjazdy takie troszeczkę dalej, żebyście zobaczyli tą starszą architekturę i jak się to wszystko zmienia. Koło mnie niedaleko są nowe budowy dróg, też to fajnie wygląda. Także będę się starał Wam przerzucać jak najwięcej, dawać materiałów odnośnie Chin, żebyście je poznali, żebyście zobaczyli, że ludzie tutaj są normalni, to nie są jakieś tam ufolutki, żebyście się zapoznali z nimi. Także w miarę moich możliwości będę się starał jak najwięcej przekazać z tych Chin, które lubię. Również będę Wam pokazywał rzeczy, których nie lubię w Chinach. To nie będzie tylko tak, że ja wszystko lubię. Tak jak wszędzie są rzeczy, które się lubi, są rzeczy, których się nie lubi. Mam materiału bardzo dużo z różnych wyjazdów. Mam materiału bardzo dużo z imprez, z moich podróży. Natomiast problem jest taki, że nie potrafię tego jakby złożyć od jakiegoś tam odcinka, bo to są jakieś tam 2-3 minutówki. O, dziecko mi tam z tyłu woła. To są jakieś takie 3-5 minutówki, więc nie ma za bardzo z tego jak złożyć odcinka.
Może zrobię to kiedyś na zasadzie podłożenia podkładu pod jakieś pytania i odpowiedzi. Dzisiaj przez przypadek, bawiąc się na kempingu telefonem, ściągnąłem aplikację na telefon YouTube Studio i bawiąc się zrobiłem shorta, bo to się chyba tak nazywa, i wyskoczyło to jako film, także przepraszam. Ja tutaj cały czas walczę z programem i walczę z poznaniem, jak te filmy się wrzuca, jak te filmy się robi. Trochę mi to zajmuje czasu, bo 15 lat nie mam, więc ta wiedza przychodzi troszeczkę wolniej. Na dzisiaj to już by było wszystko. Ja pamiętam o wszystkich pytaniach, naprawdę zbieram je sobie i notuję. I będę robił odcinki. Czekam na informacje z BID, nie z serwisu, tylko z firmy, abym mógł wejść na produkcję. To pamiętam. Jestem umówiony już w serwisie, czyli u dealera Kiwi, abym mógł zrobić film o tym fajnym małym samochodzie. Pozdrawiam Was wszystkich i trzymajcie się tam w Polsce, bo te wiadomości, które tutaj oglądam, trochę mnie jakby przerażają. Na dzień dzisiejszy pozdrawiamy Was gorąco z Chin, ciepłych Chin, i do usłyszenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że będą komentarze. Hej!